Czy on tęskni? Czy ona tęskni? Jeśli patrzą kobiety lub mężczyźni, dopasujcie oczywiście do płci waszego partnera. Zobaczymy, jaka jest tęsknota i czy w ogóle ona jest u twojej osoby ukochanej. Witam serdecznie wszystkich kochanych państwa na czytaniu z kart Tarota. Oczywiście cieszę się, że jesteście, że zaglądacie tutaj w trudnych waszych emocjonalnych chwilach. Chciałam wam powiedzieć, że dziękuję za piękne komentarze. Dziękuję, że kanał się rozwija i proszę was o więcej lajków z kciuczkiem w górę. Dla was to tylko jedna sekunda, klik, a dla mnie to jest rozwój tego kanału. I widzę, że jest potrzeba takich kanałów. To się stało teraz bardzo popularne i też łatwiejsze poprzez rozwój YouTube'a, techniki, technologii i tak dalej. Także spotykamy się tutaj online. Jesteśmy razem w naszych emocjonalnych, uczuciowych, miłosnych rozterkach. Proszę was o komentarze. Piszcie, czy rezonują z wami moje wróżby. Proszę również zasubskrybuj mój kanał, jeśli jesteś nowy tutaj na YouTubie. Pierwszy raz znalazłaś mój kanał. Zostań z nami, zasubskrybuj z dzwoneczkiem u góry, żebyś dostawał codzienne powiadomienia od YouTube'a, ponieważ o różnych porach pojawiają się premierki z moimi wróżbami. Kochani, więc zobaczmy teraz dwie grupy, ale zanim pokażę wam dwie grupy, chciałam zaprosić na wróżby indywidualne, które oczywiście są na podstawie waszych dat urodzenia i waszych zdjęć oraz osobistych pytań do kart. Dlatego proszę, napiszcie mi, jeśli macie taką potrzebę wróżby indywidualnej. Ja odpiszę wam oczywiście o warunkach. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod filmikiem, w filmiku i w komentarzach, więc znajdźcie mój adres e-mailowy i napiszcie, jeśli chcecie wróżbę indywidualną. Zapraszam. Dwie grupy. Pierwsza grupa szkiełko kryształowe. Druga grupa serduszko porcelanowe, różowe. Czyli pierwsza grupa jest to i druga grupa. To zaczynamy od pierwszej grupy. Czy osoba ukochana tęskni za tobą? Tu się jeszcze jedna odwróciła. Ok, czyli tutaj mamy już kartę dwóch kielichów. Dwóch kielichów, czyli miłości, przepływania miłosnych, emocjonalnych, różnych energii. Widzimy tutaj Jin-Jan, czyli energia damska i męska, która w nieskończoności płynie, spaja się ze sobą w jedność. Widzimy tutaj na pewno kielichy, które są pełne emocji, pełne pięknych,
wibracji romantycznych. Czyli tutaj już rzeczywiście jest temat, że tak, że myśli. Rycerz kielichów, czyli amant, walczący tutaj o względy twoje, paź, buław, czyli pożądanie, zabawa, lekkość, tęskni tutaj za lekkością, za seksualnością, za takim lekką atmosferą w tej relacji. Trzyma rzeczywiście na starym, nie chce nowego, tylko trzyma tutaj się tej relacji, tej znajomości. Trzyma się kurczowo rękoma i nogami i myśli tutaj o romantyczności, zalotach, flircie, o seksualności. Ale niestety tutaj te aspekty, które są piękne w tych kartach, umarły. Myśli o tym, że umarła ta relacja, umarła być może, ponieważ nie mogło już tak dalej to funkcjonować, lub umarła śmiercią naturalną poprzez konflikty, odległość geograficzną lub różnice wasze, różnice w oczekiwaniach. Ale myśli on rzeczywiście, tęskni za tym, by to się odrodziło. By to się przetransformowało i odrodziło. I by znowu przyszedł ten pozytywny czas, światło w tunelu, słońce na horyzoncie i te pozytywne wibracje między wami. Wie on, że coś, znaczy wie ta osoba ukochana, niezależnie od płci, wie, że te emocje, ta piękna dualność, ta, która się tutaj w tym yin-yang spaja w jedność, że to umarło między wami. I za tym ta osoba tęskni, by to się odwróciło, znaczy żeby to się odrodziło, żeby to wróciło. To właśnie piękne uczucie. I tutaj jako rycerz kielichów, jeszcze być może ta osoba chce o to zawalczyć. Także tak, w pierwszej grupie tutaj na pewno jest tęsknota za czymś, co umarło. Za czymś, co się skończyło. Dziękuję grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą, która wybrała serduszko różowe porcelanowe. Czy osoba ukochana ze mną tęskni? 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 Czy osoba ukochana za mną tęskni? Tak, ojej, kochani, wyszła ta sama karta, niesamowite. No po prostu niesamowite. I w tej grupie również jest tęsknota. Pomimo to, że wyszła ta sama karta, tutaj konstelacja kart naturalnie jest inna, więc muszę wam to przetłumaczyć, więc tutaj oczywiście jest ta sama karta wyszła, pomimo że tak długo tasowałam, widzieliście Państwo, i oczyściłam karty, i tasowałam, i obudziłam te karty, tak? Jak tak pukam właśnie w karty tutaj trzy razy, to obudzę je, tak? By na nowo się jakby tutaj obudziły do
do nowej wróżby, tak? Także widzieliście Państwo, że zrobiłam cały ten cykl zabiegów i tutaj ta karta mi też wyszła jako podłoże, czyli ta sama tęsknota za tą jednością w dualności, nieskończonością tych pięknych wibracji, ta sama tęsknota za pięknymi emocjami, uczuciami, za romantycznością. Tutaj ktoś odszedł, 10 mieczy. Ktoś z Was odszedł lub oboje odeszliście od siebie. 10 mieczy to przeciążenie, balast. Nie mogliście już tego dźwignąć i po prostu to przerwaliście, ucięliście, zablokowaliście. 10 mieczy to depresja, przygniotło Was coś, nie możecie się podnieść wręcz. Coś dobiega końca i tak możemy powiedzieć o tej osobie Waszej ukochanej, ponieważ pytanie było, czy ta osoba za Wami tęskni, więc tutaj przygniotło to, o tą osobę właśnie to odejście, zakończenie tego związku. Jest ona w jakimś złym stanie emocjonalno-uczuciowym. Jest tutaj jednak jakby splątana, sparaliżowana, nie może zrobić ruchu. 8 mieczy, bardzo ostre karty, 10 mieczy, 8 mieczy. Czyli coś, co się zakończyło bardzo szybko, tak jak cięcie mieczem. I tutaj 8 mieczy to paraliż uczuciowy, blokady, lęki. Ta osoba jakby się zupełnie zablokowała, jest pasywna. Pasywna na uczucia, na to, by coś zrobić. Nie chce nic widzieć w tej chwili, nie chce nic słyszeć. I nie może się w ogóle jakby ruszyć z miejsca. I tutaj myśli ta osoba mózgiem, tak? Mózgiem intelektualnie, mentalnie, co ma zrobić. Tutaj być może jest tęsknota właśnie za tą królową mieczy. Królowa mieczy to oczywiście są znaki powietrzne, tak jak bliźnięta, waga, wodnik. I tutaj być może ta osoba Wasza ukochana tęskni za taką osobą spod tego znaku zodiaku. Już teraz rymuję i po prostu gramatycznie się tutaj przesławiam, przepraszam. Więc chodzi o to, że tutaj ta osoba tęskni za królową mieczy, która być może jest ostra, być może, nie wiem, zraniła waszą osobę ukochaną słowem lub tutaj gwałtownym przecięciem, zakończeniem, ucięciem, zablokowaniem. Ta osoba, Wasza ukochana, niezależnie od płci, powtarzam, jest teraz sama w samotności, być może wieczorami lub w nocy szuka rozwiązania, pustelnik, tak? Czyli izolacja, separacja, uczuciowy dystans, jakby w samotności szuka rozwiązania na ten problem, myśli i chce mądrze tutaj na poziomie głowy rozwiązać ten dylemat, co ma zrobić, tak? Ta osoba, Twoja ukochana, wygląda, że jest singlem. Ta osoba ukochana jest, pustelnik to jest też znak panny, chciałam powiedzieć. I tutaj ta panna, znaczy horoskopowa nie musi być oczywiście, ale może, jeśli tutaj macie taką konstelację, chciałam jeszcze tylko powiedzieć, powietrze, ziemia, czyli tutaj powietrze, bliźnięta, waga, wodnik i tutaj żywioł ziemski, panna. Jeśli macie taką konstelację, to na pewno 100% jest to czytanie tutaj dla Was, tak? Ta panna, powiedzmy, lub jakiś inny znak, być może ogólnie z żywiołu ziemi, ta panna tęskni tutaj za tą piękną, miłosną energią, za tym przepływem tych wibracji właśnie cudownych, romantycznych. Wspomina ten czas i nie wie, co zrobić, żeby naprawić ten czas, żeby ten czas jeszcze wrócił, przyszedł lub no po prostu żeby wejść znowu w aktywną fazę, bo to jest ta osoba ukochana bardzo pasywna, tak? Odchodząca, pasywna, odchodząca od zdarzeń, ale również smutna, załamana, wręcz depresyjna. Także tak, tutaj jest też duża tęsknota, ale również duży ból. Tutaj ta grupa druga jest przeciążona takim smutkiem, bólem, rozczarowaniem, żalem, płaczem.
No i blokadami, lękami, by kogoś nie stracić na stałe, na zawsze i szukanie rozwiązań. Dziękuję. Bardzo duża tęsknota w grupach dwóch, czyli nawet, no powiedziałabym, karta, która się tu powtarza, tak, kochanków. Więc tę kartą zakończmy to czytanie. Dwie grupy są tutaj tą kartą, jak wspólnym mianownikiem, połączone, ponieważ wasze osoby ukochane tęsknią właśnie za tym, co przedstawia ta karta. Za miłością w nieskończoności, za piękną dualnością, która przeistacza się w jedność, za wibracjami romantycznymi, pełnymi pięknych momentów. Tego Wam wszystkim życzę, jak również sobie. Do usłyszenia. Już wkrótce.